MZ potwierdza skrócenie ważności certyfikatów covidowych. Ważność certyfikatów covidowych zostanie skrócona do 9 miesięcy. Ważność unijnych certyfikatów covidowych UCC, wydanych po szczepieniu w schemacie podstawowym, podawce uzupełniającej i przypominającej zostanie skrócona do 270 dni, przekazało w poniedziałek w komunikacie prasowym Ministerstwo Zdrowia. Zmiana wejdzie w życie z początkiem lutego. Od lutego 2022 rok. Ważność unijnych certyfikatów covidowych UCC, wydanych po szczepieniu w schemacie podstawowym, zostanie skrócona do 270 dni. To jedna ze zmian zasad wystawiania zaświadczeń, wynika z komunikatu. Nowe wytyczne przygotowano na podstawie stanowiska Rady Medycznej. Zmiany dotyczą również skrócenia ważności certyfikatu UCC dla dawki przypominającej podawanej osobom zaszczepionym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciw COVID-19 w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu, jak również dawki dodatkowej uzupełniającej, którą po 28 dniach przyjmują pacjenci z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystarczająca. Resort przypomniał, że od 31 grudnia 2021 rok rozpoczął się proces wydawania UCC na okres 360 dni od daty przyjęcia dawki dodatkowej uzupełniającej. Od 1 lutego 2022 rok. Ważność certyfikatów zostanie również skrócona do 270 dni, licząc od daty szczepienia dawką dodatkową. Dla dawki przypominającej data ta również zostanie skrócona do 270 dni, licząc od daty szczepienia dawką przypominającą. Certyfikaty pozwalają na swobodne przemieszczanie się. Ministerstwo przypominało, że celem wprowadzenia unijnych certyfikatów covidowych jest ułatwienie swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej. Certyfikat można pobrać po zalogowaniu się na internetowe konto pacjenta IKP lub mieć je stale przy sobie w aplikacji Moje IKP. Osoby, które przyjęły dodatkową dawkę szczepionki, mogą również udać się do placówki POZ właściwego punktu szczepień w celu uzyskania wydruku UCC. W takich przypadkach pacjent powinien uzyskać pomoc w punkcie szczepień i otrzymać wydrukowany UCC, podał resort.